Już na samym wstępie chciałem przeprosić za jakość mojego głosu w tym odcinku, a konkretnie za te echo, które wzięło się nie wiadomo skąd i nie jest ono fajne, ale przepraszam, następnym razem postaram się to jakoś ogarnąć. A teraz już zapraszam was do oglądania. Hejo, z tej strony Lisiasty, witam w kolejnym odcinku, w sumie to w pierwszym odcinku? Chyba tak. No tak, to w pierwszym w sumie. Pierwszym po długiej naprawdę przerwie z The Binding of Isaac Afterbirth. Plus, oczywiście. I będziemy dzisiaj grali, nie wiem jeszcze kim, bo dawno nie grałem w tą grę, nie wiem czy potrafię jeszcze w nią grać. I w sumie to... Nie wiem, dawno się nie widzieliśmy ogólnie, tak trzeba przyznać. Na pewno nie w gameplayach, kurczę. Znaczy nie, ostatnio był stream z Terrario, jak ktoś oglądał to pozdrawiam. I dzisiaj mógłbym niby zagrać tym oto nowym człowiekiem, postacią, szkieletem. To nie jest człowiek, znaczy w sumie szkielet jest... człowieku, więc w sumie tak jakby jest z człowiekiem, co ja pieprzę, nieważne. Także ten, może nim zagram. Nie wiem, czy to jest Darkroom, czy... To nie jest Darkroom, czyli dobra. Mam już plan na ten odcinek. Pójdziemy tym oto gostkiem, kostkiem na Darkroom, tak, na Darkroom. Wysoko mierzysz, kolego. Bardzo wysoko. To zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobrze, na razie spuśćmy w pierdol temu panowi. Okej, to jest bardzo spoko. Nie narzekam. Teraz zaczynają się schody, ponieważ ten Forgotten, niby on jest fajny, niby on jest silny, ale jeśli chodzi o jakieś devil roomy czy inne tego typu sprawy, to jest z nim trochę kłopot, ponieważ można łatwo stracić. Aha, i w ogóle też, jak widzicie, ten Forgotten ma nowy typ życia, czyli kościane serca, które, co gorsza, znikają, jak oberwiemy wystarczającą ilość razy, a ja lubię to robić. Ja lubię dużo obrywać w tej grze, bo ja nie potrafię w nią grać już. Straciłem tak totalnie skilla. To przez to, że nie grałem dość długo w tą grę, po prostu mi się... No, znudziła mi się. I no zobaczymy, jak to pójdzie. No, może mi pójdzie, może mi nie pójdzie. Kurde, przekonamy się. Pretty Fly, bardzo dobrze. Pretty Fly. Powinien mieć sequel do Pretty Woman, która nazywa się Pretty Fly. Tam była mucha w roli głównej. Tak. No, głupi gnoju, nie! Don't! Spierdalaj, no kurde, mówiłem, że ja nie potrafię grać tą grę. Ale o dziwo, jeszcze nie straciłem szansę na debilu. To jest zajebisty item. To jest item z moda, wy go nie będziecie mieli. To działa tak jak money equals power, tylko że zamiast monet są klucze. No, bo widzieliście tam, że w menu głównym miałem taką postać, co jest kluczowa! Kurde, co to miało być? Głupi patałaku. Spierdalaj stąd. No, bombo. The Tower, dobra, spróbuję zniszczyć ten kamień z Ziggsem. Fuck my... Dobra, zniszczył. Już się bałem, że oberwę. Aha, i może... Nie, i wpadłem w pułapkę, jestem głupim cfelem. I straciłem czas na Devil Room i straciłem kontener z życia. Jestem derpem. Z malenslami jem totalnie. Zawsze tam wejdę w to, nie? Zawsze. Every fucking time. Jest tak najgorsze. Najgorsza rzecz, która może mi się przytrafić. Od tego debila też mnie oberwę 300 razy, bo ja to potrafię. Ja potrafię oberwać od Monstro, potrafię oberwać od Larego. W ogóle od takich głupich bossów, których się nie powinno zazwyczaj obrywać. No i nie ma debil roomu i jest dupa, Jasia, kurwa mać. Idziemy stąd. Żałosne to było. Co jest na arenie? Na arenie jest skrzynka złota, którą w sumie nie chcę chyba otwierać na razie. Mam za mało kluczy. Znaczy w sumie mam nieskończoną ilość kluczy, bo mam tego głupiego debila, no... Masakra to jest. Mam tego, no... The Warden, wiecie, mogę strzelać sobie kluczami, mogę otwierać pomieszczenia, tak jak właśnie teraz to zrobiłem. To jest trochę za bardzo overpowered, chyba to instaluję kiedyś. Robo Baby Frenzy Bzzzt. Spoko. Ja tam nie narzekam jakoś specjalnie. Może być. Ani to złe, ani to dobre. Taki item, który nie popsuje gry, ale też jej jakoś specjalnie nie uratuje. Więc ja nie mam absolutnie nic do zarzucenia temu oto robotycznemu przyjacielowi, który sobie z nami teraz lata, kuźwa. Aha, dobrze, że byłem na tym na... No fuck. Dobrze, że byłem na duszku, bo bym stracił kontener. Zauważyłem to. Nie! Don't! Ani mi się waż. Na to tym nie myśl. Błagam cię. No nie, i widzicie, na co mogę tym otworzyć te drzwi, które się nie da normalnie otworzyć. To jest głupie, ja to muszę instalować, naprawdę. To jest zbyt overpowered. Już to mówię chyba piąty raz, ale... Po prostu...
Takie jest moje zdanie. O nie, są ci nowi przeciwnicy, oni są zjebani. Oni są właśnie tacy i oni potrafią jeszcze zmieniać swoją pozycję. Tak jak teraz właśnie to zrobił ten, no. Tak jak to zrobił właśnie teraz ten miły, kolczasty przyjaciel. Może zginąć? Okej, okay. A teraz się uratowałem śmiesznie. To było dobre, to mi się spodobało. Ponieważ bym oberwał, gdybym się nie teleportował, a się teleportowałem i nie oberwałem, więc... To jest całkiem dobre. I to jest chamski pokój. Nienawidzę takich pomieszczeń, które są chamskie. No i kurde, no... Ja umrę, naprawdę. Idzie mi najgorzej. O, humbling bundle w sumie bym kupił, tylko że nie mam pieniędzy. Może wysadzę tutaj coś. Sobie już tego Soul Hearta kupię. Okej. Okay. Na to mnie stać. Czemu mi w ogóle nie wpadałem czerwone serca? To jest smutne. To jest tak smutne. Gdzie jest... Mój skill. No nie, idźcie sobie. No. Nawet nie próbuj, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj. Don't even try, my friend. No i zaraz zginę, no halo, mam jedno serce już. Jestem mistrzem. Aha, i też fajne w sumie tej postaci, że ona ma ten atak taki, wiecie, mil atak, ten taki atak, no wręcz. Zapomniałem, jak się nazywa po polsku. To jest całkiem spoko. Bardzo mi się to podoba w sumie. Ta postać ogólnie jest bardzo taka pomysłowa. Zawsze te postacie, wiadomo, były takie, że miały te strzały i strzelały tylko ze strzały. No w sumie Azazel był inny i Lilith była inna, bo gdyby nie jej ten robaczek, który na nią lata, to ona byłaby bezbronna. Nie, don't. Ja nie chcę umierać. I don't wanna die! Co to miało być w ogóle? Nie wiem. Soul Heart zawsze spoko. Tylko to mnie może zamordować. Wysadzić to. Jak najszybciej. I tu jeszcze wysadzimy sobie pięknie. Oh yes! Oh yes! I tym sposobem mamy 500 miliardów życia na... Na tym oto... Nie będę walczył z aniołkiem, bo to... Nie ma sensu, zginę. Gdzie jest boss? Boss jest tam, o dobrze. Nie postawiłem tej bomby specjalnie, sorry. No nacisnęło mi się na klawisz, no, no przepraszam. No kurde! No cóż. Nie wiem w sumie, czy jest jakikolwiek sens, żeby to wstawiać. Może nie, może tak. Nie mam pojęcia. Albo po prostu zacznę od nowa. I... To tyle będzie? No dobra, no to spróbuję jeszcze raz. No zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. Let's go, my friends. Więc witam was ponownie w drugim podejściu. Nie wiem, co jeszcze zrobię z tym w sumie, czy ja to podzielę na jakieś dwa odcinki, czy cokolwiek, nie wiem. Zobaczy się, zobaczy się. O, i to, o, oh yeah, yes. To jest item, który chciałem dostać. To jest z pewnością item, który chciałem dostać. Skąd ja mam tą fasolę w ogóle? Aha, dobra, już wiem. Z tego Eden's Blessing, który dostałem w poprzednim podejściu. Kuźwa! Już się zaczyna! No... Ja pierdolę! Po prostu! Więcej słów na to nie mam. No i właśnie dlatego wziąłem Book of Secrets, bo mogę sobie odkryć... Nie mam bomb! Fuck. Dammit! No you traitor, fuck you. Ja po angielsku mówię rzeczy. No, takiego mądrego udaję, wiecie, a to naprawdę jestem debilem, który nic nie umie. Nie no, nie jest chyba tak źle. Okej, to jest spoko, bo to jest tier zap. Tier zapy zawsze są w porządku. That's the Abaddon? Oh my fuck. Ja tego pragnę. Czemu? Dobra, mogę to wziąć. No i kosy, no kurde, no co się będę pierdzielił, no. Masakra, lecimy na całego. Ej, ja mam... O kurde, może ja nie go zaczę. Może ja się schowam, będę tym grał duszkiem lepiej, bo jak ja zginę, to się zdenerwuję. Zdenerwuję się jeszcze bardziej niż poprzednim razem. Nie! No kurde! Eee!
Nie wiem, może ja zrobię z tego odcinka jakiś fail compilation i tyle. To jest dramat. To jest dramat. To lecimy dalej, nie? Wezmę nawet tą gówno, mam już wywalone na tą grę. Bez sensu jestem. Masakra. No i znowu wyrwałem na wstępie, wpadłem sobie w przeciwników, super. Ja już jestem sfrustrowany, ja tego nie ukrywam. Ja jestem zdenerwowany trochę. Ponieważ ja tu siedzę, chcę zrobić fajny odcinek, żeby było fajnie, nową postacią chcę sobie zagrać. Ale nie, coś mi przeszkadza, bo umieram jak gówno i gram jak gówno totalne. Nie mam 2 damage'a, ja to reroluję. To jest dramat. Ja chcę mieć 4 runy na starcie. Zaraz będzie. Coś dobrego zaraz się stanie, zobaczycie, ja wam mówię. Okej. Szkoda, że nie widzicie teraz mojej miny. Ta gra mnie uwielbia. Ta gra mnie po prostu kocha. Zobaczmy co dalej, co tam masz, gro? Super, fajnie, świetnie, idealny przedmiot na moją obecną sytuację. Odcinek. Super, piękne przedmioty mi dajesz, gro. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Rób tak dalej, dobrze mi, rób tak dalej, rób mi więcej, mów mi więcej. Plus. No, co dla mnie masz? Wow! Świetnie! Ja naprawdę nie mam zastrzeżeń. Dobra gra. Dobre przedmioty. Kuźwa. Chędożona gra. Może zagram. Spróbuję znaleźć też, bo może będzie coś fajnego. Ponieważ ominąłem 30 tekeksów i 55 innych dobrych przedmiotów. A ciekawe w sumie, jakby tekeks działa na tym zjebie. Na tym zjebenie. Ciekawi mnie to. Tu nie ma żerumu z pewnością. Spróbuję go odnaleźć. Let's find it! Ruszmy w przygodę pełną bólu, cierpienia i rżnięcia w dupsko. Dobrze, jest treżerem. Zobaczmy, jaki fajny przedmiot skrywa dla mnie ta gra. Eden's Blessing! Wow! To zawsze jakiś tears up, nie wiem. Spróbuję to może zagrać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wow, ominąłem to. Jestem taki niesamowity. Idę po prostu szukać bossa i tyle. O, witaj. Co tam u ciebie? Jak się bawisz? Żeby ja się bawię wyśmienicie. W tym momencie. Kurde, no. Aż chrypy dostałem od tego tarcia mordy. Przepraszam. Uwaga, uwaga, naszym bossem jest The Hunt! Zajebiście. Lepszego bossa nie mogę dostać. No te duchy w ogóle też są upośledzone. No nie potrafią się zachowywać normalnie. No i czkawki jeszcze jakieś dostałem, dzięki. Nawet życie mnie nie lubi. No, dobrze. Aż to akurat... Nieważne, nieważne, ja nie mam słów. Idziemy po prostu niżej i tyle. Może coś z tego wyjdzie, może nie, raczej nie, patrząc na to jak ja gram, patrząc na to jakie dobre przedmioty dostaję, no to wątpię, żeby cokolwiek z tego dobrego wyszło. Ale no spróbujemy, no. Znaczy ja spróbuję, wy tylko tutaj możecie siedzieć i mnie co najwyżej wspierać duchowo czy coś. No, dziękuję, że zginąłeś. Jestem wdzięczny. Giń, śmieciu. O, Fate, hi. No i znowu zrobiłem trochę źle, no ale w sumie mam tylko jedno harta, więc teraz aż tak nie boli. Idźmy tutaj, ja mam wywalone. Ja nie wiem. Nie zależy mi totalnie, podobno jak nie zależy, to wtedy idzie lepiej, czy coś, że masz takie wywalone i możesz trzeźwiej myśleć, czy coś. Nie wiem jak to działa, właśnie spłaciłem wszystkie moje pieniądze na donation machine. Mam na to wywalone, wszystko, po prostu idę grać i tyle. Okej, ten pokój jest następnym wrednym pokojem, który nienawidzę. Hi, nie mam kluczy. Świetnie, zmarnowałem wszystkie klucze na otwarcie tego pomieszczenia z podwójnymi kluczami. Jestem geniuszem.
Tu jest przejście, chcę tutaj. Kupa! Kał! Kał! Uspokój się. Bądź grzecznym stolcem, proszę cię. Nie bij mnie. Stop przemocy! Twoja kupa jest wobec ciebie agresywna? Dręczy cię i twoją rodzinę? Zadzwoń do mnie! Podam teraz swój numer, ale nie zrobię tego, bo nawet go nie znam na pamięć. Kolejny kał. Tym razem trochę gorszy kał, którego nie szanuję i nie lubię. A przynajmniej mógł latać i się chować nad innym kałem. Who's gonna win? One shitty boy or... pile of shit? Shit is everywhere. Dobrze, będę walił go taktyką duszka, bo to ma większy sens niż wystawianie się na jego strzały kukurydziane. Alright. Jeszcze tu jakiś kupek sobie żyje. Zniszczymy go. Okej, okay, pijamas to w sumie... powiedzmy, że mi się przyda. A tu nie ma kompletnie nic fajnego. Czy Sacrificial Dagger jest wersji spokojno, ale... ale nie. Nope. Just nope. No i znowu oni. Znowu w ogóle Flooded Basement. Znaczy nie Flooded Basement, tylko Flooded Case. Gnoju! Głupi idioto. Ja już nie wiem. Mi się już nawet język plączy, ja już nie wiem co mam mówić. Straciłem kompletnie chęć do życia. Nie no, żartuję, tak tylko przysłowiowo mówię. No i dałem się strollować. Mówię, o skrzynka, otworzę sobie. A tu kurczę, jest arena i muszę teraz walczyć z jakimiś bandą debili. Idiotów. Patałachów i muszę tracić czasem na debilów. Kapitalnie, i muszę umierać. Ojeju, jeju. Ciężkie życie. W tym Isaacu. No nie! Ja w ogóle nie rozumiem, jak mi się udało tym debilem zabić Hasza. Ja tego nie wiem, ja tego nie rozumiem, ja tego nie pojmuję. Jak mi się udało tym czymś dojść do Hasza? Ta postać to jest ból w dupie. Znaczy wiem, że jest jeszcze The Losty w ogóle, ale... ale to... to też nie jest dobre. Jest jeszcze Keeper, nie no... Keeper... Keeperem też mogę kiedyś pograć, ja na Keeperze nie mam nic odblokowanego. Odblokowałem dość stosunkowo niedawno. Więc nie mam na nim kompletnie nic. Chyba. Znaczy ogólnie to jest też taki... I o czym ja mówiłem? Wiem o czym mówiłem. Mówiłem o tym, że... Keeper. Keeper. To jest on. I to jest dziwne. Ja tym Keeperem nic nie grałem. Mam odblokowane te trzy rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? Mam tak... czy tak ogólnie też było na innych postaciach. Mi ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem za grosz. W ogóle mam większe rzeczy odblokowane, ale Keeper, The Lost. The Lost w ogóle mam Hasza, what the hell. Dobry jestem. Dobra, nie wiem czy jest sens dalej to ciągnąć. Zrobię z tego jakąś kompilację failu i żałości i bólu w dupie. Więc na razie za mnie żegnam. Dzięki, że byliście ze mną. Dzięki, że oglądacie moje filmy. I no, do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie.